Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony mszy Wieczerzy Pańskiej, a więc tajemnicy Wielkiego Czwartku i tego, co Pan Jezus pozostawia nam podczas ostatniej wieczerzy. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka i do dobrego przeżycia mszy Wieczerzy Pańskiej i rozpoczynającego się Triduum Paschalnego. Dzień przed swoją męką i śmiercią Pan Jezus zaprasza swoich apostołów na ostatnią wieczerzę. Zaprasza tych, których kocha, zaprasza swoich najbliższych, aby razem z Nim zasiedli do stołu. Będzie to nie tylko pamiątka Paschy, wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, ale będzie to ważne wydarzenie, które apostołowie zapamiętają do końca swego życia. Dary udzielane apostołom, dar Eucharystii i kapłaństwa trwają do dzisiaj w Kościele, po to, abyśmy dzięki nim mogli uczestniczyć w tej paschalnej wieczerzy, w tych wielkich darach, które Pan Jezus wysłużył nam poprzez swoją mękę na krzyżu. Ewangeliści nie opisują szczegółowo ostatniej wieczerzy, nie piszą nic o baranku paschalnym, nie mówią nic o gorzkich ziołach, ale święty Jan opisuje szczególne wydarzenie, kiedy to Pan Jezus zdejmuje swoje wierzchnie szaty, przepasuje się prześcieradłem po to, aby uklęknąć przed każdym z apostołów i umyć im nogi. To szczególny gest uniżenia, ale też i przypomnienie o przykazaniu miłości. Do dzisiaj ten gest nazywamy mandatum. Tego gestu nie powtórzymy w tym roku, dlatego że nie ma wiernych w Kościele, ale warto, żebyśmy o nim pamiętali, bo jest to przykazanie miłości, które Pan Jezus nam zostawił. A więc jeśli chcemy dobrze przeżyć Wielki Czwartek, szczególnie mszę Wieczerzy Pańskiej, to przypomnijmy sobie o tym przykazaniu miłości Boga, przykazaniu miłości bliźniego. Bo tylko prawdziwie kochając, mogę dobrze uczestniczyć w Eucharystii, mogę dobrze Eucharystię przyjąć do swojego serca. Jak przeżyć ten wielkoczwartkowy wieczór? Myślę, że obok uczestnictwa duchowego poprzez transmisję mszy Wieczerzy Pańskiej warto w tym dniu może przypomnieć sobie swoją pierwszą Komunię Świętą. Ten pierwszy przepiękny moment, kiedy mogliśmy przyjąć Jezusa do swojego serca w Komunii Świętej. Może warto dzisiaj wspomnieć te wszystkie wydarzenia w gronie swoich najbliższych, obejrzeć pamiątki z pierwszej Komunii Świętej. Może warto wspomnieć kapłana, który udzielił mi pierwszej Komunii Świętej, który mnie po raz pierwszy wyspowiadał. Może warto, aby też napisać do swoich kapłanów w tym dniu, aby pokazać im, że o nich pamiętacie, że o nich myślicie, albo po prostu pomodlić się za nich. Ważnym momentem tego dnia będzie też zasiąść wspólnie, rodzinnie do swojego rodzinnego stołu i zjeść kolację. Tak, jak uczynił to Jezus ze swoimi apostołami, czyli z tymi, których najbardziej ukochał. Jeśli macie jakieś pytania związane z tajemnicą Wielkiego Czwartku, z tajemnicą Wieczerzy Pańskiej, napiszcie w komentarzach. Postaram się na te pytania wasze odpowiedzieć. Podzielcie też się swoimi przemyśleniami albo napiszcie, jak wy przeżywaliście wieczór Wieczerzy Pańskiej. Dzień, kiedy Pan Jezus pozostawił nam te wielkie dary, dar Eucharystii, kapłaństwa, ale również przypomniał nam o wielkim przykazaniu miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.